Jest to Święto Demokracji, 24 listopada, okręg 11, Cekanowo, Gminny Ośrodek Kultury. Tak naprawdę od 7 do 21 jest otwarty lokal wyborczy. Ja uważam, że oni obecnie nie mają racji, więc musimy, wszyscy mieszkańcy, którzy chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w gminie Słupno, powinni w tych wyborach uczestniczyć. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, powiedzmy sobie szczerze, to są bardzo istotne kwestie, bo przed nami budżet, więc kto będzie reprezentował w Radzie Gminy mieszkańców Cekanowa, czy to będzie radny, który będzie miał szansę na pozyskanie przychylności większości radnych, to w tym momencie jest większa szansa na to, że inwestycje w Cekanowie ruszą jak najszybciej, bo one są wpisane do budżetu i chciałbym, żeby były kontynuowane. No a jeżeli będzie inny wybór mieszkańców, no to wiadomo, że będzie to trudniejsza sytuacja, bo ten nowy radny będzie miał mało czasu na to, żeby przekonać większość radnych do swojego pomysłu, jeżeli chodzi o rozwój Cekanowa. Kandydatów jest dwóch, którego pan jako wójt popiera? Ja nie głosuję, więc jestem w tej komfortowej sytuacji, natomiast oczywiście popieram kandydata ze stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno, a to wynika nawet z tego tytułu, że jakby cenię sobie bardzo pana doktora Jarowicza. Uważam, że brakuje w naszej gminie takiego postrzegania spraw mieszkańców przez pryzmat właśnie praktyki lekarskiej. To by był duży głos, mi się wydaje, który mógł być szerzej słyszany, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bo pamiętajmy, stawaliśmy przed tematami związanymi zarówno z finansowaniem szczepień dla pneumokoków, meunokoków, czy też szczepień dla osób starszych, tych jesiennych, przeciwgrypowych. I kto może lepiej przekonać, jakie argumenty mogą trafić do innych radnych, jak nie argumenty fachowca, lekarza, który po prostu potrafi w sposób właściwy, opierając się na swojej wiedzy, to przekazać. Więc z mojego punktu widzenia to tylko będzie wartość dodana dla gminy, a przede wszystkim no, będzie szansa na to, żeby inwestycje zainicjowane już i wpisane do wieloletniej prognozy finansowej w Cekanowie tak naprawdę nabrały rozpędu, no bo chyba o to wszystkim nam chodzi.